Myślę, że jak się ten pan tutaj pozna Świnoujście od kuchni, to będzie częściej gościem. My ja obiecuję, że nie będziemy o pracy klimatycznej. I przewodniczący miejsca Rada Miasta. No ale pan jest przewodniczący. Ja wystąpię z wnioskiem do Rady Miasta. Tak. Panie przewodniczący, pan i państwa, chciałbym państwa poinformować, że tą licytację wygrał pan pan Leszek Szaciło. Tu obecny, na przyszywnie. No my nie możemy zacząć, bo pan Leszek Szaciło jedzie. To czekamy. Właśnie to jest pan, który wykazał się tą największą fajnością. I chciałbym pomocy. Tam się to może zdarzyć, bo powiem tak. Kiedy w tym roku, w ubiegłym roku, w trakcie orkiestry, jesteśmy na przełomie. To jeżeli przyszedłem tutaj część osób obecnych było również i zadałem pytanie, jak się kształtuje stan finansów, była jakaś kwota. Zapytałem się, a ile w ubiegłym roku? Była kwota ponad 80 tysięcy i powiem, że zbyt wielu optymistów wtedy nie było. Nie było zbyt wielu optymistów, że przekroczymy, że osiągniemy ten pułap, który w ubiegłym roku został nam wyznaczony. I oczywiście szukaliśmy uzbrojenia, było zimno, miało, marynarzy za dużo, byli marynarzy, ale zawodowi, za dużo nie ma. No i każdy szuka jakiegoś uzbrojenia, no bo przygotowywaliśmy się do jakiejś pewnej sensie w cudzysłowie porażki, bo to nie jest porażka, ale każdy chciałby jak ambitny sportowiec, ambitny samorządowiec, ambitny działacz społeczny uzyskać coraz lepsze harce rzeczywiście. Ci, którzy mają bardzo puste poczucie. To jest bardzo puste. Proszę państwa, z czego będzie to wynika? To wynika z tego, że nasze imprezy, które robimy razem, są po prostu ciekawe dla mieszkańców. Oni, ja tak myślę, dziękują nam wszystkim, bo tu właśnie są ci, którzy zorganizowali te wszystkie imprezy, to bywa.